2,5 tysiąca euro kosztowało mnie prawo jazdy w Holandii. I co z tego, jak prawie codziennie stoję w korku? A co jest najlepsze, że ja jeżdżę tutaj w takich małych okolicach, małych miastach, co musi się dziać w Amsterdamie, w Rotterdamie, w Warszawie, w Tokio. Co tam się musi dziać? Nie wiem, rower albo deskorolka chyba najlepiej. Siemano, wtorek, godzina 16:18. I standardowo, korek. Jedynka, dwójka. I niech ktoś mi powie, że automat jest zły. Automat jest najlepszym sposobem na korki, auto w automacie. A z drugiej strony sobie myślę, że aut to chyba będzie niedługo więcej niż ludzi. No bo przykładowo, jak jest mieszkanie w bloku i mieszka sobie rodzina w jednym mieszkaniu i powiedzmy auto ma matka, ojciec, jest dwóch synów i każdy ma auto. To cztery osoby mają auta, czyli jedno auto na cztery mieszkania przypada. No wiadomo, nie w każdym mieszkaniu tak jest, ale pomyślcie sobie, jakby teraz w każdej rodzinie każdy miał auto. To byście nigdzie nie dojechali. Nigdzie byśmy nie dojechali, sorry. Mówiąc was, myślę też o sobie. Dobra, w każdym bądź razie jesteśmy już po pracy i witam na kolejnym vlogu. Audi 80. Zatrzymałem się tutaj, bo powiem wam, że kiedyś mój ojciec taką miał, ale złotą, ale zobaczcie, jak ona jest zadbana, widzowie. Ale petarda, co? Bardzo ładne, zadbane Audi. Ciekawe, który to będzie rok, ale na pewno bardzo stare. Zaraz zajrzymy jeszcze tutaj sobie do środka. O, ale zadbana. Nie wiem, czy widzicie. O, ale powiem wam, że jest igła. Jest igiełka. Ja wam powiem, że te stare auta, tak jak wcześniej wam mówiłem, to mi się bardziej podobają niż te nowe. Ja to chętnie bym pośmigał takim autem i na pewno kiedyś sobie kupię taką perełkę. Kiedyś na pewno kupię sobie taką perełkę, jak ta Audi. Podobają wam się takie auta, czy tylko ja mam bzika? No nie wiem, te stare auta mają w sobie taką klasę, taką igłę, że jaram się jak dzieciak tym autem. Po treningu, no to pora na pogawędki. Słuchajcie, jeden z widzów pisze do mnie, na co trzeba się przygotować, wyjeżdżając pierwszy raz do Holandii. No to powiem ci tak, o, przygotować musisz się na pewno na ciężką pracę. Bo jeżeli przyjeżdżając tutaj, wiadomo, w jakim celu przyjeżdżasz, chcesz zarobić i odłożyć trochę siana, to przygotuj się na ciężką pracę i że to nie jest sielanka, że nie przyjedziesz, nie będziesz sobie stał 5-6 godzin i będą ci za to płacić. Nie, tutaj trzeba zazwyczaj ciężko pracować i ludzie pracują od rana do wieczora. Niektórzy pracują od 6 rano, ja pracuję latem od 6 rano do 16:30, czasami do 17. Są ludzie, którzy pracują od 6 rano do 18, są ludzie, którzy pracują od 6 do 15, ale na pewno przygotuj się na ciężką pracę. Przygotuj się na ciężką pracę i musisz sobie powiedzieć, w jakim celu przyjeżdżasz tutaj. Czy zależy ci na tym, żeby przyjechać i się bawić, tak jak ja przyjechałem i pierwsze lata się bawiłem. Można powiedzieć 4-5 lat to była zabawa, rozpieprzanie pieniędzy, koledzy, tak o, po czasie, kolegów nie ma, pieniędzy też nie ma. Także musisz sobie wziąć to pod uwagę,
w jakim celu tu przyjeżdżasz, co chcesz osiągnąć, jaki masz cel przede wszystkim, bo jak przyjedziesz bez celu, to wrócisz bez niczego. Druga sprawa jest taka, że też musicie sobie wziąć pod uwagę to, że nie zawsze jest kolorowo i możecie trafić na jakieś złe miejsce, na jakąś złą agencję, co nie będzie Wam się podobała, będą złe warunki, praca może być zła, ludzie mogą Wam nie odpowiadać, także zawsze, ja mówię, zawsze fajnie jest mieć ze sobą jakieś dodatkowe pieniądze w razie tego, jakby nie wypaliło. Jakby nie wypaliło, to pakujecie się w busa, czy tankujecie sobie auto i wracacie. Fajnie mieć, ja wiem, że jest ciężko, bo większość ludzi, która wyjeżdża, to wyjeżdża tu zarobić i ludzie wyjeżdżają zazwyczaj bez pieniędzy i czekają na pierwszą tygodniówkę. Tak tutaj jest. Są ludzie, którzy mają pieniądze, ale z tego, co ja widzę, z mojej obserwacji, większość przyjeżdża bez hajsu, bo przyjeżdżają po hajs. Także fajnie mieć taką rezerwę, że w razie czego, gdyby coś Ci się nie spodobało, to się pakujesz i sobie wracasz. Takie moje porady. Myślę, że to dotyczy nie każdego kraju, do którego chcecie emigrować, nie tylko Holandii. Dobra, druga sprawa, trochę taka z innej beczki, bo chciałem obalić tutaj taki mit, bo większość ludzi, duża część ludzi uważa, że tutaj w Holandii Polacy to jest sama patologia, same ćpuny i alkoholicy i nie ma w ogóle normalnych tutaj Polaków. To są brednie, słuchajcie. Wszędzie znajdziecie pijaka, alkoholika czy złodzieja, w każdym kraju. To nie jest tak, że my tacy jesteśmy. Słuchajcie. To wynika z tego, że przyjeżdża tutaj dużo studentów, dużo młodych ludzi. Niektórzy przyjeżdżają tutaj sobie tylko dorobić. I są, wiadomo, ludzie są z różnych środowisk, tak? I może ktoś przyjechać z dobrego domu i ktoś przyjedzie z złego domu, gdzie w domu była patologia, alkohol. Jak spotkają się takie dwie osoby, no to później jest taka gadka, że ten zobaczył, że przyjechał przykładowo student na domek firmowy, a na domku firmowym są ludzie, którzy są po 5. po 7 lat w Holandii i po robocie walą tylko browar i towar, no to później jak przyjedzie taki student z dobrego domu, to ma taką opinię, że w Holandii są same patusy. Ale to jest nieprawda, jest masa tutaj ogarniętych ludzi, jest masa ogarniętych Polaków, którzy mają swoje firmy, swoje sklepy, swoje salony fryzjerskie, salony kosmetyczne. No masa ogarniętych tutaj jest ludzi. No i wiadomo, jest też masa tych takich, z tych złych środowisk. Wynika to z tego, że tu w Holandii jest łatwo dostać pracę. Tutaj każdy, kto przyjeżdża i chce być zwykłym takim pracownikiem, jak to się mówi potocznie, robolem, zwykłym robolem, no to nie potrzeba żadnej szkoły, nie potrzeba żadnego wykształcenia. Każdy, kto przyjedzie i potrafi wykonać jakąś pracę, to dostanie pracę i nikt się go nie pyta o wykształcenie. Przykładowo, nie wiem jak jest w Polsce, ale kiedyś było tak, jak ja byłem młody i byłem się zapytać o pracę w Kauflandzie, no rozładunek towaru, wiecie, żeby rozkładać tam towar na półkach, no to gościu się mnie pytał, czy mam maturę. Ja matury nie mam, nie? To od razu mówię, żeby nie było. Gościu się mnie pytał, czy ja mam maturę. Ja mówię, do czego? Do rozkładania towaru na półkach? No wiecie, tutaj nikt was się nie zapyta do zrywania papryki, czy do rozkładania towaru, czy obojętnie do jakiej pracy. Nikt się was nie zapyta tego, czy macie jakąś szkołę, czy macie jakieś wykształcenie. Po prostu biorą ludzi. Jak nadaje się do pracy, to pracuje i nie potrzeba na takie stanowisko jakiegoś specjalnego wykształcenia. Stąd też jest to zachęta dla ludzi, którzy przyjeżdżają z małych miast, z małych wiosek, bez wykształcenia, chcą zarobić hajs i sobie przyjeżdżają i sobie zarabiają. Nikt od nich nie wymaga żadnego papierku. Jeśli ruch zrobił, na ramię coś pierdyknie. Także wiecie, takie gadanie, że w Holandii to same patusy są, same patusiarstwo, że najgorszy sort Polaków, jak to niektórzy piszą, to jest gówno prawda. Są różni ludzie, są i źli, i dobrzy. Są z patologicznych środowisk, są ze środowisk normalnych. No po prostu jest tutaj wszystko, nie? A chodzi o to, że łatwo dostać pracę i nie trzeba mieć żadnego wykształcenia. Także to zachęca ludzi, żeby przyjeżdżali. I przyjeżdża każdy. Bo są ludzie, którzy piją codziennie, ale pójdą do pracy i swoją pracę zrobią, wiecie. I pracodawcy to nie przeszkadza, że on jest alkoholikiem. On ma przyjść do pracy i zrobić swoją robotę. No, to w dzisiejszym odcinku tyle miałem do powiedzenia, widzowie. Piję sobie białko. Jagodowe, 25 gram protein, polecam. I lecę do domu. Mówię, takie są te moje daily vlogi. Odpowiadam na pytania, pokazuję co robię. Czulowa pora się teraz robi, bo
szybko będzie ciemno, ale ja nagrywać nie przestanę, bo wiecie, że to lubię. Trzymajcie się, widzowie. Jak macie więcej jakichś pytań, to zachęcam do pisania komentarzy. Trzymajcie się i do jutra.